Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dawid Nachajowski. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, temat tego odcinka to problem transformacji ustrojowej Unii Europejskiej. Poruszymy takie tematy jak pakiet mobilności, europejskie prawo klimatyczne, europejski zielony ład przed prezydencją niemiecką w Radzie Unii Europejskiej. Witam serdecznie moich gości, posłowie do Parlamentu Europejskiego, były minister do spraw rodziny, pracy, polityki społecznej Elżbieta Rafalska, EKR. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Witam serdecznie, było minister do spraw edukacji narodowej, Anna Zalewska, europejscy konserwatyści i reformatorzy, Komisja do spraw środowiska w Parlamencie Europejskim. Szczęść Boże. Pakiet mobilności, niedawna kwestia w Parlamencie Europejskim, Komisja Transportu, odrzucono poprawki. Jakże ważne z punktu widzenia europejskich pracowników, pracowników też delegowanych, bo jeżeli chodzi o transport, to teraz czeka nas głosowanie plenarne. A chciałem zapytać panią o stanowisko rzecznika TSUE, tak ważna instytucja, który zaproponował odrzucenie skarg Polski i Węgier. Chodzi o wynagrodzenia, że przepisy unijne nie regulują wysokości wynagrodzeń, prawda? Tutaj tylko to jest sprawa państw członkowskich. Jak pani podchodzi do tej sprawy? Wydawałoby się, że w czasach kryzysu kwestie pracownicze są kluczowe, są takie fundamentalne, ale tu stanowisko Parlamentu Europejskiego jest niewzruszone, jeżeli chodzi o przepisy związane z dyrektywą dotyczącą pracowników delegowanych. I rzeczywiście rzecznik generalny TSUE odrzuca wniosek, zgodny wniosek Polski i Węgier w sprawie naruszenia przepisów tej dyrektywy. Uważamy jednoznacznie, że to narusza swobodę świadczenia usług i tak naprawdę uderza w konkurencyjność naszych firm, że są to przepis, nadużywanie pewnych przepisów, stąd Polska od samego początku, od początku prac nad tą dyrektywą podnosiła te kwestie. Widać tu takie niechętne stanowisko w stosunku do tych naszych argumentów. Z czego one wynika? No moim zdaniem z tego, że po stronie przeciwnej są Niemcy, jest Francja, jest Szwecja i Holandia i troska o to, żeby polskie czy węgierskie firmy, głównie firmy transportowe, nie zagroziły tym firmom. Bo ten pakiet mobilności dotyczy tak naprawdę propozycji przepisów regulujących transport w Unii Europejskiej, ale czy można na przykład tak jednym zdaniem powiedzieć, że w związku z tym, że na Komisji Transportu nie przeszły te poprawki i teraz czeka nas głosowanie na sali plenarnej w Parlamencie Europejskim nad pakietem mobilności, nie wróci dyskusja do innej instytucji niż Parlament, bo to Rada Unii, prawda? I to jest na zasadzie porozumienia. Była szansa, żeby wróciło to na poziom Rady, ale to jest zablokowane. Czy to uderzy w firmy transportowe, które stanowią konkurencję pewnym państwom członkowskim, jeżeli chodzi o obecny stan rzeczy? Czy można tak to spuentować? Nasze stanowisko od początku było jasne. Już jak zaczęły się prace nad tą dyrektywą, że to było głównie uderzenie w polskie też firmy transportowe. Polska jest tu potentatem. Liczba delegowanych pracowników to jest około 500 000 delegowanych, a więc z całą pewnością uderzy to w sektor transportowy. Ta dyskusja, ta debata, ta rewizja tej dyrektywy naprawdę powinna nastąpić. To trzeba przypomnieć i też jasno powiedzieć, że jednak ten podział, podejście do tej dyrektywy, do kwestii pracowników delegowanych, no nie jest takim podziałem też czysto politycznym. Te spory tu przebiegały w trochę różny sposób, więc jest nadzieja na to, że być może dyskusja wróci. Pani minister, chciałem zapytać, jak pani z punktu widzenia posła do Parlamentu Europejskiego, pracującego w różnych komisjach, a Komisja do Spraw Środowiska to niewątpliwie komisja, która zajmuje się również pakietem mobilności. I takie przepisy, jak pani czyta propozycje, że wprowadzenie wymogu odpoczynku przez kierowców poza pojazdem, prawda, obowiązek powrotu ciężarówki co 8 tygodni do kraju rejestracji firmy, czy na przykład ograniczenie możliwości świadczenia usług kabotażowych. W dyskusji z innymi posłami do Parlamentu Europejskiego z frakcji EKR, bo to nie tylko Polacy tu zasiadają, jak pani to ocenia i jaka jest szansa, że dyskusja poprowadzi na takie tory, które są korzystne dla Polski. To rzeczywiście dyskusja trwa w kuluarach, w różnego rodzaju komisjach, między innymi w Komisji Środowiska, dlatego że nawet ci, którzy są za, mówią jasno, że tak jak wspomniała pani minister Rafalska, chodzi o to, aby Polacy, którzy zdobyli rynek europejski, po prostu przestali być konkurencyjni, żeby Francja, Niemcy zmusili polskich
polskich przewoźników do tego, żeby zwyczajnie zbankrutowali albo przenieśli swoje firmy do Niemiec czy też Francji. Natomiast my też pokazujemy tutaj taką ironię losu, dlatego że kiedy mówimy o Zielonym Ładzie, jednocześnie pozwalamy na to, żeby puste samochody wracały bez potrzeby i żeby emitowały niebezpieczne substancje. Wpływ, tak? Ja chcę powiedzieć, ponieważ pan redaktor poruszył kwestie socjalne, kwestie wynagrodzeń czy kwestie nadużyć, że stanowisko zarówno Polski, jak i Węgier jest tu jasne. Zwalczamy nadużycia, chcemy poprawiać standard zatrudnienia pracy kierowców. Oczywiście jesteśmy za tym, ale też musimy pamiętać, że kraj delegujący swoich pracowników ponosi też określone koszty też tego delegowania i to wszystko musi być zrównoważone. To musi być rozsądnie też prowadzone. Czy ten czas delegowania, czy wysokość stawek za nadgodziny, czy minimalne wynagrodzenie. Natomiast jeżeli chodzi o zwalczanie nadużyć, absolutnie podpisujemy się pod tym, że trzeba te praktyki ukrócić. Natomiast to, co mówiła pani minister Zalewska, no absurd. Jeżeli puste ciężarówki ze względu na ograniczenia wynikające z dyrektywy mają wozić powietrze emitując spaliny, zatruwając powietrze, to się nie trzyma kupy. Nie ma tu konsekwencji w postępowaniu. Ale tutaj postulat taki, aby zawiesić pracę nad tym pakietem, nie uzyskał aprobaty posłów do Parlamentu Europejskiego. Przepadły poprawki na poziomie Komisji Transportu, trzeba to podkreślić. I pani minister zwracała uwagę na sprawę skutków pandemii i oceny ponownie, na przykład propozycji zaprezentowanej przez Komisję Europejską na sali plenarnej Zielonego Ładu, czy też prawa klimatycznego. Jak to się ma do pakietu mobilności? Czy to rozprzestrzenianie się koronawirusa, jego skutków, czy ma rzeczywiście wpływ na sektor transportu drogowego, jeżeli chodzi o obecne wyzwania? Bo nad tym pakietem nie dyskutujemy od miesiąca, dwóch, tylko zdecydowanie dłużej dyskusja trwa. Ale oczywiście, że ma takie skutki, kiedy boimy się o miejsca pracy. Tutaj powinniśmy te miejsca pracy wspierać. W dodatku, o tym nie było głośno, ale przecież niemieccy producenci, niemieccy właściciele sklepów czy też francuscy rozpaczali, że przez okres pandemii zabrakło polskich przewoźników, że były zamknięte granice, dlatego że przerwał się cały ciąg dostawczy. Polscy przewoźnicy właśnie podczas pandemii udowodnili swoją nieobecnością, jak bardzo są potrzebni. Więc politycy swoje, a realia francuskie, niemieckie, europejskie swoje. Oni po prostu potrzebują, przyzwyczaili się do kompetencji i do sprawności polskich przewoźników. Mając na uwadze jeszcze tej sprawę pracowników przygranicznych na przykład, bo też powstaje rezolucja, pani jest współautorką rezolucji, dokumentu w Parlamencie Europejskim, który będzie głosowany przecież na sali plenarnej. Chodzi o pracowników transgranicznych, sezonowych, pracowników, którzy mogą często i muszą pracować w takich trudnych warunkach pracy, prawda? Jeżeli chodzi o higienę. Trudne warunki dla nich. Rzeczywiście pandemia jakby unaoczniła nam wiele problemów. Także nie tylko firm transportowych, bo wyobraźmy sobie krach podczas epidemii firm transportowych spowodowanych nadregulacją pewną unijną. I co wtedy robimy z dostawami, z przerwaniem tego łańcucha, o którym była tu mowa. Ale również nastąpiło pewne załamanie, jeżeli chodzi o pracę pracowników przygranicznych, pracę pracowników sezonowych. Szczególnie dotyczy to tych branży, które są krytyczne. Branży opieki nad osobami starszymi, bo przecież w całej Unii Europejskiej prawie 1,5 miliona pracowników przygranicznych każdego dnia przekracza granice, świadcząc niezwykle ważne usługi. Pracując w trudnych warunkach, już nie powiem w jakich warunkach, często pracują pracownicy sezonowi, którzy są niezwykle ważni w sektorze chociażby rolnictwa, gdzie warunki są dramatyczne, czasami nie pozwalające na zachowanie dystansu, bezpieczeństwa zdrowotnego, higieny pracy. Więc jakby najwyższa pora, żeby do tego podejść kompleksowo. Powstaje rezolucja z inicjatywy pana posła z Renew
pana posła Pislaru, która jakby wszystkich zgodnie zaangażowała przy pracy nad tą dyrektywą. Myślę, że pora skończyć właśnie akceptowanie tych bardzo trudnych warunków pracy pracowników sezonowych, pracowników przygranicznych. To trzeba dobrze uregulować. Pakiet mobilności i inne kwestie to też jest dyskusja w oparciu o ogólną unijną zasadę, która dotyczy wolności przepływu towarów, usług, pracowników. Osób, pracowników, ale też mamy Europejski Zielony Ład, mamy ograniczenia dotyczące rozmów w aspekcie emisji CO2, czy ma być to 40-50 czy 55%, te dodatkowe ograniczenie emisji, na przykład do roku 2030 do 50-55%. Takie są dyskusje w Parlamencie Europejskim, też powstają różnego rodzaju inicjatywy, listy niektórych ministrów środowiska, którzy popierają na przykład takie stanowisko, aby wpisać Europejski Zielony Ład do tego głównego nurtu mającego na celu naprowadzenie gospodarki Unii Europejskiej na dobre tory, że za pośrednictwem tego Zielonego Ładu tak właśnie ma się stać, jak pani do tego podchodzi. Tak, rzeczywiście prawo klimatyczne nie zwalnia, prawo klimatyczne nie widzi pandemii, nie chce tej pandemii widzieć. Pojawiają się bardzo realne głosy, między innymi Timmermansa, Franza Timmermansa, którego wszyscy znamy, że może dobrze, żeby niektóre firmy te energochłonne upadły, żeby na nich zbudować Zielony Ład. Jest jeszcze gorzej. Sprawozdawczyni do prawa klimatycznego, Szwedka, chciałaby do roku 2030 65% mniej emisji dwutlenku węgla. To absolutnie rujnujące dla większości gospodarek w Europie, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Polski. To, na czym nam bardzo zależy, co podnosimy, rozmawiamy ze sprawozdawcami, z przedstawicielstwami wszystkich tutaj krajów. O tym rozmawia pan premier, żeby utrzymano uzgodnienia z grudnia 2019. To znaczy, że jesteśmy zeroemisyjni do 2050, ale jest jeden kraj, który będzie dochodził do tej zeroemisyjności swoimi własnymi ścieżkami. To jest dla nas kluczowe. Chcemy, żeby były tak liczone pieniądze, tak liczony punkt startowy, żeby każdy kraj miał swoją indywidualną ścieżkę. A czy są rozmowy właśnie na Komisji do Spraw Środowiska, jeżeli chodzi o to powolne dochodzenie do tego pułapu, który zaproponowała Unia Europejska, bo jeżeli na przykład my jako jeden kraj członkowski wyłamiemy się z tego, co zaproponują inne kraje, dochodzenie do tej neutralności klimatycznej do roku 2050, czy istnieje ryzyko, że zostaniemy na przykład pozbawieni funduszy unijnych, czy to na ten Just Transition Fund, prawda, który jest tak szalenie ważny, ten Fundusz Transformacji Sprawiedliwej. Myślę, że nie ma tutaj takich obaw, dlatego że my pilnujemy tylko i wyłącznie w prawie klimatycznym tego, co zostało już ustalone w grudniu 2019 roku i nie chcemy, żeby komisja samodzielnie, bez krajów członkowskich, podejmowała jakiekolwiek decyzje. Unii Europejskiej bardzo zależy na tym, żeby w Polsce doszło i my tego przecież chcemy, pokazujemy naszą efektywność i nasze pomysły na Zielony Ład. Każdemu zależy przecież na tym, żeby to środowisko było zdrowe, ale oczywiście również potrzebujemy ogromnego wysiłku finansowego, czasu, żeby zazielenić również tą węglową gospodarkę. Są na to pomysły, tak negocjujemy, tak pokazujemy i chcemy takiego szacunku do tej własnej, indywidualnej drogi. Nie obawiam się, nie jesteśmy w żaden sposób zagrożeni wypłatą jakichkolwiek funduszy, bo tak jak powiedziałam, również Franzowi Timmermansowi zależy, żeby Polska w tym uczestniczyła. No tutaj jest. Prace nad wieloletnimi ramami finansowymi toczą się w zupełnie wyjątkowych okolicznościach, tak? Po pandemii, więc jest to też związane z ratowaniem gospodarek poszczególnych krajów, z planem odbudowy, z planem odnowy. I te wszystkie czynniki, te wszystkie elementy ryzyka należałoby brać pod uwagę i też weryfikować, tak jak mówiła tu pani minister Zalewska. To nie są łatwe negocjacje.
jak nie wiadomo, co chodzi, to zawsze chodzi też o pieniądze. Zawsze próbuje się mówić, że się ograniczy wydatki dla jednego kraju czy drugiego, a to z powodu praworządności, a to z powodu innego. Więc powinny być zamknięte te prace do końca tego roku. Czy tak się stanie? Tym bardziej, że mamy prezydencję niemiecką, tak? Przed nami. Od 1 lipca tak, prezydencja kończy się chorwacka, zaczyna się niemiecka. Być może nastąpi też przyspieszenie tych prac, chociaż trudno mi w to uwierzyć. Niektórzy myślą, że właśnie Niemcy będą odpowiedzialni za to, aby dopiąć te negocjacje, sfinalizować je tak, aby od 1 stycznia 2021 Unia Europejska dysponowała tymi swoimi funduszami, ale też mając na uwadze politykę energetyczną Niemiec i to, na czym im zależy w aspekcie też dostosowania polskiej gospodarki do wymogów unijnych. Oprócz prawa klimatycznego też trzeba wziąć pod uwagę skutki pandemii. Ludzie mają na przykład przed oczami rolę górników i widzą na przykład wstrzymanie prac 12 kopalń w Polsce, prawda? Górnicze związki zawodowe też mają do powiedzenia. Są na przykład wystosowywane różnego rodzaju pisma pewnych grup społecznych w Polsce na temat wdrażania tego Zielonego Ładu. Jak pani do tego podchodzi? Wcześniej, jak prawo klimatyczne było zaprezentowane na sali plenarnej, była mowa o tym, że no nie będzie zgody na to, aby te nowe projekty kopalń dochodziły do skutku, mając na uwadze finalizację i realizację pomysłów, tak? Ja myślę, że to wręcz jest w interesie Unii Europejskiej, żeby inwestować w polskie kopalnie, dlatego że jeżeli mamy czas do 2050 roku, to zależy nam, żeby były bardziej sprawne, żeby pochłaniały emisję dwutlenku węgla. Zresztą no, ciekawa sytuacja niemiecka. Rzeczywiście bardzo zależy im na Zielonym Ładzie, na zielonej energii, a przecież po cichu otworzyli 3-gigawatową elektrownię właśnie węglową. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wiatr, woda, biogaz, biomasa, tak, oczywiście i wszyscy jesteśmy, tego jesteśmy zwolennikami. Natomiast te wszystkie odnawialne źródła muszą mieć stabilny, konwencjonalne źródło, dlatego że przecież nie zrezygnujemy ze swojego życia, tego codziennego, z telewizora, nie wiem, lodówki, pralki, kiedy przestanie wiać albo nie będzie światła. Nie mamy jeszcze takich możliwości magazynowania tego rodzaju energii. Czyli tak, energia odnawialna z konwencjonalnymi, stabilizującymi źródłami. Nowe ramy finansowe, jak również nowe pomysły właśnie na odbudowę unijnej gospodarki po pandemii, rola tutaj Zielonego Ładu. Pieniądze WRF 2021-2027 leżą na stole, jak również ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Pamiętamy wypowiedź na przykład ministra finansów Austrii, któremu ten fundusz się nie spodobał, te 750 miliardów. Austriaccy podatnicy będą w jego ocenie dużo płacić i to nie jest wcale takie proste, aby dojść do porozumienia. Jak pani minister postrzega sprawę ochrony klimatu w kontekście na przykład 400 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza? Komisja Europejska zaproponowała, że trzeba uważać, aby tak się nie stało. Dlatego proponujemy tę zieloną transformację, żeby uniknąć właśnie tych zgonów możliwych, żeby zmiana klimatu nie doprowadziła do wzrostu cen żywności. Ten taki punkt, jak to niektórzy określają, zdroworozsądkowy, aby zbalansować, prawda, zapędy unijne z naszym polskim interesem. Bo też mamy program Czyste Powietrze. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie też wyraźnie. Polacy chcą żyć w coraz częściej ekologicznym, czystym otoczeniu, dbają o przyrodę. Ta świadomość ekologiczna wzrasta, tylko dochodzenie do pewnego tego stanu musi odbywać się etapowo. Jeżeli pan redaktor mówi tu o tym, że nie chcemy doprowadzić do wzrostu cen żywności, wzrostu cen energii, to osiągnięcie tych wymagań, które stawia Unia Europejska, bez zwyżki zarówno żywności, cen transportu, energii elektrycznej, no nie jest po prostu też możliwe. Poza tym, jeżeli mówimy, że to jest taka też liczba zgonów, to musimy mieć pewność, jakie czynniki wpływają na te
na tą sytuację związaną ze śmiertelnością spowodowaną zanieczyszczeniem powietrza, popatrzeć na to, jakie Polska ma osiągnięcia w tej kwestii, bo pan redaktor powiedział, że wiele programów, wiele projektów jest realizowanych zarówno przez samorządy, jak i współfinansowane też przez ten rząd, więc mamy też swoją krajową strategię troski, dbania o czyste, świeże powietrze. Ja tutaj jako przykład podam, że mamy 3,5 miliona domów, które są ogrzewane węglem przy użyciu starych pieców. Program Czyste Powietrze między innymi mówi o wymianie, tak? Ale proszę sobie wyobrazić, że to jest jednak czas, 3,5 miliona pieców, 3,5 miliona domostw. To jest cała edukacja, jak korzystać z nowych paliw i to są również koszty. Na to po prostu potrzeba czasu, żeby nie doprowadzić na przykład do ubóstwa energetycznego, do tego, że kogoś nie będzie stać na to, żeby opalić swój własny dom, swoje własne mieszkanie. Tak, więc zobaczymy, co pokaże przyszłość. Też nie wiadomo, co się wydarzy za 10-20 lat. Niektórzy postulują o to, aby brać pod uwagę głównych emitentów. Jeżeli Indie, Chiny, Stany Zjednoczone dostosują się do tych limitów, które nakłada Unia Europejska, to wtedy możemy rozmawiać o ochronie środowiska pod kątem redukcji CO2 na poważnie, tak, w skali świata. Tylko Unia chce dać dobry przykład, chce być liderem, pierwszym kontynentem, neutralność klimatyczna. I tutaj na przykład niektórzy zwracają uwagę, że rzeczywiście jest bardzo dużo samochodów, zanieczyszczenie powietrza jest wysokie, dlatego też wyłącza się pewne auta, że nie można wjechać samochodem do Brukseli od pewnego tam dnia i miesiąca. Zacznijmy od własnego podwórka, dopiero potem martwmy się o innych. No rzeczywiście Europa odpowiada za 9-10% emisji dwutlenku węgla, który też jest potrzebny. Między innymi roślinom, przypomnijmy. Nie mówi się tylko i wyłącznie o dwutlenku węgla, mówi się między innymi o metanie i mówi się o pyłach, mówi się o tym, co właśnie powodują samochody. Tak, Unia Europejska chce być przykładem, ale też chce być eksporterem różnego rodzaju myśli technologicznych, innowacji, jak również urządzeń do nowych instalacji energii odnawialnej. Tylko myślę, że już na przykład w wypadku fotowoltaiki przegapiła moment, dlatego że wyprowadziła swoją produkcję właśnie do Chin. I w tej chwili to Chińczycy przede wszystkim dostarczają płyty fotowoltaiczne do Unii Europejskiej. No musimy być odpowiedzialni jako cały świat, musimy być rozsądni, wszystko robić w rytmie dla dobra przyrody, ale w zgodzie z człowiekiem. I na zakończenie tylko najważniejsze wyzwania Komisji Zatrudnienia, bo mamy skutki pandemii oceniane w Parlamencie Europejskim. Pani tutaj pracuje jako koordynator frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Co można powiedzieć? Zatrudnienie jest szalenie ważne w aspekcie właśnie skutków pandemii w Unii Europejskiej, w naszym kraju. No nie ma większego wyzwania niż to, żeby nie doprowadzić i nie dopuścić do skokowego wzrostu bezrobocia, utraty miejsc pracy, bo to jest kluczowy element dla ludzi, którzy za chwileczkę mogą stracić podstawę swojego bytu materialnego. Odległe wizje troski o klimat, istotne i ważne, wydają się jednak być stosunkowo odległe. Musimy zrobić wszystko, żeby kryzys nie doprowadził do tego, że będzie miliony więcej osób bezrobotnych w Unii Europejskiej. Ja wiem, jak w Polsce, jak działa tarcza. To jest kluczowe, to jest najważniejsze zadanie. Utrzymanie zatrudnienia, niedopuszczenie do wzrostu bezrobocia, bezrobocia osób młodych. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gośćmi w studiu, posłowie do Parlamentu Europejskiego, była minister do spraw rodziny, pracy, polityki społecznej Elżbieta Rafalska i pani była minister do spraw edukacji narodowej w Polsce, europoseł Anna Zalewska. Bardzo dziękuję za wspólną dyskusję. Szanowni Państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.